ofiary ze zwierząt? Lepiej poświęcić parę kóz i owiec, niż palić ludzi na stosach jak na kontynencie. Kula, Swarm, Vatnahala! Zaczyna się. Flota Himmel, Flota Mylla, Braka Och, Blixar! Psia krew. No, taka ładna burza to już mi się od dawna nie udała. Widziałeś te krople? Wielkie jak grochy. Skupiłem się na mglakach. Też wyszły całkiem dorodne. Ano tak, niestety. Zawsze wychodzą. Ale może to i dobrze. Dobrze, że wychodzą? Czemu? Bo jakby ze zmianą pogody nie wiązało się żadne ryzyko, miałbym urwanie głowy. Ci by chcieli, żeby padało, a ci słońca. Jedni by żądali sztormu, a inni morza gładkiego jak tafla szkła. A tak, ludzie przychodzą tylko kiedy naprawdę potrzebują pomocy, a nie bo mają takie widzimisię. Rozumiem. Też czasami nie chce mi się biegać za byle Neckerem czy utopcem. Pojedziesz teraz do gremisty? Z przyjemnością. Po czymś takim z chęcią się trochę... Z chęcią pomogę mu w tym rytuale. Do zobaczenia.
co tam? Czego wy ode mnie chcecie? Łotka, nie tak szybko. Naprzód! Co mam naprawić? Jaki sprzęt? Zrobiłem wszystko, o co prosiłeś. Świetnie się spisałeś, chłopcze. To jak, Frithjof? Zaczynamy? Im szybciej, tym lepiej. Przed nami ciężka noc. W tym rytuale mogą wziąć udział tylko członkowie wewnętrznego kręgu. Dlatego, drogi uczniu, musisz zaczekać na zewnątrz. I pod żadnym pozorem nie zaglądać do środka. A rano zaczniemy nauki. Powiesz wreszcie, o co chodzi z tym rytuałem? Nie bądź wścibski. Dość rzec, że to paląca sprawa.
No a teraz sio, na dwór. Za chwilę. Jeszcze bucha, ale towar. Najlepszych z Morskogel, a szpirycik z Gradowej Góry. No, wreszcie się żeśmy trochę zabawili, Frithjof. Wreszcie coś poza tymi cholernymi eliks. I transmutacja. Widzę, że rytuał jeszcze trwa. Geralt! Mówiłem ci, tylko druidzi wewnętrznego kręgu. Kręgu sręgu. Tyle się chłopak nabiegał, a ty jeszcze byś go po kątach rozstawiał? No dobrze, Geralt. Nalej sobie. I zaczynamy nauki. Nauka przy butelce. To lubię. Aha. Ja to nazywam metodą aktywizująco-asymilacyjną. Wpierw się aktywizujesz, a potem asymilujesz. No siadaj, siadaj. Wiem. Do kowala zaraz pójdę. Przyswajania toksyn. Tu, rozumiesz? Praktyka czyni mistrzem. W takim razie mam już niejaką wprawę. Aj, ty łatwiej opanujesz moje szakretne metody. Zobacz. Bierzesz eliksir? Ilu? A mówią, że starość nie radość.
ten tego. Mordy, a może by na te potwory zapolować? Geralt, miło, że wpadłeś. Co mogę dla ciebie zrobić? Co masz na sprzedaż? Chodzi o wiedźmiński pancerz. Bywaj. Biało włosy, tylko spójrz tutaj. Krew. Szukasz kłopotów? Sama cię znajdą. Witam ponownie, mistrzu. Pokaż mi swoje towary. Bywaj. Żyje czy nie żyje? Oto jest. Gdyby nie wspomnicielki, co w twojej włodarzu.
zwykły chan. Nie lubisz srebra, co? Portal się zamknął. Z zewnątrz wieża wyglądała na mniejszą. Wirus wykryty. Proszę opuścić teren. Brak reakcji na wezwanie do opuszczenia terenu. Neutralizacja wirusa rozpoczęta. Pewnie też spotkali golema. Pewnie też spotkali golema. Pewnie też spotkali golema. Nareszcie ktoś przyszedł mi z odsieczą. I to jeszcze słynny Wiedźmin. Dzięki Bogom. Miałem szczęście, że akurat byłeś w Kowirze. Przysyła cię król Tancred, czy Towarzystwo Magiczne? Ani jedno, ani drugie. Nie jesteśmy w Kowirze, tylko na Skellige. Wynajęli mnie miejscowi, bo twoja wieża sprowadziła sztorm na ich wyspę. Na Skellige? Czyli przeteleportowaliśmy się? Jest gorzej niż myślałem. Chyba nie bardzo nadążam. Niech, w wieży działa defensywny regulator magiczny. Co? To rodzaj systemu ochronnego. Zakłada, że wieży może używać tylko jej właściciel. Kiedy wykryje intruza, zamyka wszystkie pomieszczenia i odmawia dostępu. A ponieważ żaden z nas nie jest właścicielem, mnie zaatakował golem, a ty tkwisz za kratą. Możemy coś zrobić, żeby uniknąć kolejnych atrakcji? Trzeba wyłączyć defensywny regulator magiczny. Poprzedni właściciel napisał kiedyś traktat o zdejmowaniu podobnych blokad. Globalne otwarcie Gottfrieda.
Kopia na pewno jest gdzieś w wieży. Przynieś mi ją, a spróbuję złamać zabezpieczenia, odesłać cię do domu i zabrać wieżę z powrotem do Kowiru. Dobra, pora stąd wyjść i odesłać wieżę do domu. Gdzie znajdę ten traktat Gottfrieda? Jakieś wskazówki? Logicznie byłoby zacząć od biblioteki. Klucza poszukaj w laboratorium. A gdzie to jest? Gdy wejdziesz do pomieszczenia naprzeciwko, to laboratorium będzie po lewej, a biblioteka na wprost. Tylko pamiętaj, jesteś tu intruzem. Wieża na pewno będzie ci utrudniać. Zobaczymy, kto będzie dla kogo twardszym orzechem do zgryzienia. Indus w wieży. Korytarze zostały zalane. Szalpany na strzępy. To pewnie ten klucz. Czołem. Powiem ci, godzinę czasu na niej spędziłem, ale w końcu się udało. Nie było łatwo, musiałem wyczuć te nietoperze przede wszystkim, bo z tym najbardziej sobie rady nie dawałem. No ale dałem radę. Z tym wampirem, co walczyłem. Ostatnia walka, można powiedzieć, dodatek krew i wino.
i co? Nie ma tu żadnego przejścia. Znalazłeś księgę? Ciągle szukam. Niedługo wrócę. Integralność zbiorów naruszona. Czarnoksięskie rody Kowiru. Alchemia w rozwiązaniach praktycznych, tom trzeci, to nie to. Wygląda, jakby się udusił. Paskudna śmierć. Intersekcje, a linie geomantyczne. Nie tego szukam. Golemancja stosowana. Trzeba szukać dalej. Golemancja stosowana. Trzeba szukać dalej. Czarnoksięskie rody Kowiru. Alchemia w rozwiązaniach praktycznych, tom trzeci. To nie to. Intersekcje, a linie geomantyczne. Nie tego szukam. Golemancja stosowana. Trzeba szukać dalej. Wydaje mi się, że tak, no. Jak mnie słychać, dobrze? Globalne otwarcie Gottfrieda. Jest. Cholerna wieża chce mnie zagazować. Znalazłeś księgę? To chyba to. Tak, zgadza się. I cofnij się trochę. Muszę wyłączyć barierę. Oswald i Ferenc Adwilgier!
komnata izolacyjna. Trochę pokombinowałem w ustawieniach. Łatwo poszło. Wydaje mi się, że przyciszyłem trochę tą grę właśnie dźwięk z gry. Trzeba się dostać do serca wieży i teraz chyba mnie właśnie przez to lepiej słychać. Wieża na pewno zrobi wszystko, żeby nas powstrzymać. No to prowadź. Chodźmy do pewnej komnaty. Trzeba pozbyć się zabezpieczenia. Defensywny regulator magiczny może zareagować. Bądź czujny. No i dobrze. Formuła z traktatu Gottfrieda zadziałała. Już po wszystkim. Gdybyś się tu nie zjawił, pewnie dalej siedziałbym za kratą. Przyjmij ten drobiazg w dowód wdzięczności. Dzięki, chociaż wystarczyłoby, gdybyś uspokoił sztorm i zabrał stąd wieżę. Już się robi. Gdybyś był kiedyś w Kowirze, wpadnij do pułwani. Aburagi Varater. Zaraz, co ty robisz? Drzwiami. Żyje, płynie. Dobrze, że onoć pora. Żyjesz? Cały jesteś? Cały, tylko przemoczony. Nauczysz mnie latać? Może innym razem. W życiu takich cudów nie widziałem. Hukło, błysło. W jednej chwili wieża znikła, a ty spadłeś z nieba. No i sztorm jak ręką odjął. Mówiłem, że trzeba zatrudnić Wiedźmina. Co fachowiec, to fachowiec. A za fachową robotę należy się zapłata. Wiedziałem, że na Amskellig mieszkają uczciwi ludzie. Gdybyś był kiedyś w okolicy, zajrzyj do nas. Zawsze chętnie cię ugościmy. Dzięki, bywajcie. Zaczekaj, Wiedźminie. Nie znalazłeś w środku mojego brata Hurna? Poszedł do wieży razem z druidem i kilkoma chłopami. Tak, znalazłem. Przykro mi. Ale wszyscy nie żyją. A mówiłem mu, żeby tam nie szedł. To mu się zachciało chwały. Chodź do domu, Mial. Nie ma co tu stać. Bywaj, Wiedźminie. Jeszcze raz dzięki za pomoc. Thank you.
Mieczem walczysz czy cepem? Cięcie wyprowadza się z nadgarstka, nie z łokcia. Jeszcze raz. Mieczem walczysz czy cepem? Cięcie wyprowadza się z nadgarstka, nie z łokcia. Jeszcze raz. Kolebiesz się na boki jak trzcina na wietrze. Co to ma być? Głowa równo. Trzymaj gardę. Szybciej, szybciej. Wiedźmin walczy zwykle mieczem srebrnym albo stalowym, ale musi umieć użyć każdej broni. Berdysza, Radziaka, Procy. Dziś będziecie ćwiczyć strzelanie z łuku. Kto chybi do tarczy, robi 50 pompek. Kto trafi tylko 20, ruchy. Wiedźmin walczy zwykle mieczem srebrnym albo stalowym. Ale musi umieć użyć każdej broni. Berdysza, Radziaka, Procy. Dziś będziecie ćwiczyć strzelanie z łuku. Kto chybi do tarczy, robi 50 pompek. Kto trafi tylko 20, ruchy. Pewnie jego duch krąży po bastionie. Może odejdzie, jeśli pogrzebie kości. Róg! Coś się dzieje. Coś złego. Macie się schować i czekać, aż wrócę. Tak, wiem, że trenowaliście walkę mieczem. Tyle, że wciąż gówno umiecie. Włazić między skały i mordy w kubę. Widły. Żaden pogrom się bez nich nie obejdzie. Mm-hmm.
upiory. Będą próbowały mnie powstrzymać. Trzymaj się, mały. Mi to się powodzi jak kurwie. Z czym przychodzisz? Pokaż mi swoje towary. Wolniej. No i przyszedłeś walczyć o mistrzostwo? Tak. To będziesz musiał poczekać, bo arena została zamknięta z powodu pewnego wydarzenia. Musimy wyjaśnić sprawę, żeby się to więcej nie powtórzyło. Diabeł jakiś. To co robimy? Witaj, witaj. Może by do druidów.
Druidzi raczej słabo sobie radzą z upiorami. Ta, a ty może lepiej. Zawrzyj gębę, akurat on się znać może. To wiedźmin. Upiór nam się na arenie objawił. Nijak go ruszyć. Może byście coś poradzili. Może by mi poradził, ale musiałbym znać szczegóły. Co chcesz wiedzieć? Wiecie coś o tym upiorze? Kiedy się pojawił? Dziad mi opowiadał, że jego dziad opowiadał, że mówili na niego Ule Pechowiec. Zawsze przegrywał walki, ale też zawsze wylizywał się z ran. Nawet umrzeć nie potrafił jak mężczyzna. Aż któregoś dnia Jarl Tormar urządził turniej na arenie. Wtedy jeszcze przeciwników się losowało i Jarl wylosował Ule Pechowca. Jarl był pewny wygranej. Więc kpił z Ule, wyśmiewał go tak, że cała publiczność ryczała ze śmiechu. Kiedy wreszcie podniósł ręce w triumfie, Ule nie wytrzymał i wbił mu sztylet w plecy. Tormar umierając przeklął Ule. Obyś po wiek wieków przegrywał, tak powiedział. No i od tamtej pory Ule nawiedza arenę i ciągle przegrywa. Znaczy, że byli już tacy, którzy próbowali go pokonać. Żartujesz? Wszyscy go pokonują, a on biedak ciągle wraca i przez to nie da się normalnych walk organizować. Co to za arena? No, taka normalna. Dawniej był u nas taki zwyczaj, że najlepsi woje ścierali się na arenie. Walki na Spikerok słynne były na całe Skellige. Aż pewnego dnia zjawił się upiór. Skąd wiedziałeś? Mówiłem ci, że to wiedźmin, czarownik, wie takie rzeczy. Mógłbym spróbować przepędzić tego upiora, ale nie za darmo. Jak ci się uda, płacimy jak za wygraną z czempionem. I jeszcze premię, jak już zarobimy trochę na walkach, które się tu potem po odczarowaniu odbędą. Chyba cię trochę poniosło. No, może trochę. A chuj tam, jak wiedźmin sobie z upiorem poradzi, to i premii będzie godzien. Niech będzie. Byle jednorazowo. Brzmi rozsądnie. Czekajcie tu na mnie. Załatwię to raz dwa. O, następny. Chcesz wygrać z duchem Ar... Przyszedłeś zmierzyć się z duchem areny? Zapraszam. Z Ule Pechowcem każdy wygrywa. Tylko daruj sobie te wszystkie... Gini upiorze! Pokonam cię, duchu areny! Słyszałem je już setki razy i okropnie mnie nudzą. Nie jesteś typowym upiorem. Bo co? Bo nie wykrzykuję gruźb? I nie straszę cię śmiercią? Cóż, zwyczajnie mi się znudziło. Poza tym dokładnie wiem, co się teraz stanie. Rzucisz kilka obelg, przebijesz mnie mieczem, zniknę, ale za parę dni znowu tu wrócę. I tak będzie z każdym kolejnym, który tu przyjdzie po tobie. Taki już mój los. Mam tu sterczeć do końca świata i przegrywać każdą walkę. No, ale nie przyszedłeś tu na pogaduszki. Do dzieła! Pokonaj ducha areny! Chwytaj za broń. No chwytam, chwytam. Tylko zróbmy to szybko i bez nadmiernego patosu, jeśli łaska. No, udało ci się. Brawo. Za jakiś czas jestem z powrotem. Bywaj. Na nic. Ja pierwszy pokonałem Ule Pechowca, a on i tak zawsze wracał. Muszę wymyślić coś innego.
będzie tęcza. Witaj. Co to za arena? No, taka normalna. Dawniej był u nas taki zwyczaj, że najlepsi woje ścierali się na arenie. Walki na Spikerok słynne były na całe Skellige. Aż pewnego dnia zjawił się upiór. Skąd wiedziałeś? Mówiłem ci, że to wiedźmin, czarownik. Wie takie rzeczy. Wiecie coś o tym upiorze? Kiedy się pojawił? Dziad mi opowiadał, że jego dziad opowiadał, że mówili na niego ulepechowiec. Zawsze przegrywał walki, ale też zawsze wylizywał się z ran. Nawet umrzeć nie potrafił jak mężczyzna. Aż któregoś dnia Jarl Tormar urządził turniej na arenie. Wtedy jeszcze przeciwników się losowało i Jarl wylosował ulepechowca. Jarl był pewny wygranej. Więc kpił z Ule, wyśmiewał go tak, że cała publiczność ryczała ze śmiechu. Kiedy wreszcie podniósł ręce w triumfie, Ule nie wytrzymał i wbił mu sztylet w plecy. Tormar umierając przeklął Ule. Obyś po wiek wieków przegrywał, tak powiedział. No i od tamtej pory Ule nawiedza arenę i ciągle przegrywa. Znaczy, że byli już tacy, którzy próbowali go pokonać. Żartujesz? Wszyscy go pokonują, a on, biedak, ciągle wraca i przez to nie da się normalnych walk organizować. Dzięki. Bywajcie. Tak, bohaterze? Dlatego stary narudził, że go łamie. Ho! Ci młotki! Witaj. Co to za arena? No, taka normalna. Dawniej był... Aż... Skąd? Dzięki. Bywajcie. Thank you.
Przyszedłeś zmierzyć się z duchem areny? Zapraszam. Z ulepechowcem każdy wygrywa. Żadnej walki nie będzie. Jak sobie chcesz. Jak nie ty, to następny. Mnie tam wszystko jedno. O, następny. Chcesz wygrać z duchem areny? Zapraszam. Przyszedłeś zmierzyć się z duchem areny? Chwytaj za broń. To twój zły dzień. Pokonałem cię. Na to wygląda. Gratulacje. Ale jak to? Przecież miałem tu przegrywać aż po kres czasów. Co to? Słyszę jakby śmiechy? I wrzawę? Stukot pucharów? I ten głos! Wzywają mnie na ucztę bohaterów! Ty! Dałeś mi wygrać! Wyzwoliłeś mnie! Dziękuję! Niech bogowie będą z tobą! Bywaj, duchu areny. Witaj. Duch nie będzie wam więcej przeszkadzał. Prawdopodobnie pije teraz miód z przodkami. Ha! Wiedziałem, że dasz radę. No Gunnar, moja wygrana. Masz. Założyliście się? Jakbyś tu był. Ja wiedziałem, że podołasz. Gunnar mówił, że mowy nie ma. Dlatego teraz taki skwaszony. Często widuję tę minę, gdy przychodzi do zapłaty. Bez obaw, tu ludzie są honorowi. To dla ciebie. I pamiętaj, że procent czeka, jak arena będzie otwarta. Będę pamiętał. Bywajcie. Przyszedłeś walczyć. Pogadamy. No i... Właśnie się zastanawiam. Szacunek. Iście niedźwiedzią przysługę zrobiła swemu synowi Lady Bran. Jesteś obcy. Basz swe krony. Czego wy ode mnie chcecie? Czego wy ode mnie chcecie? Co to za dziwak? Niech topór twój... Witaj. Mutant, co? No nie krzyw się, to dobrze dla ciebie. Zwykły człowiek ma marne szanse w starciu z mistrzem ponad mistrzami. A ty przyszedłeś wyzwać go do walki, prawda? Czy jest coś, co powinienem wiedzieć o moim przeciwniku? Poprzednio musiałem walczyć z niedźwiedziem. Idź z nim. Zaprowadzi cię, gdzie trzeba. Oto mistrz mistrzów! Skalny troll. Raczej dojrzały osobnik. To będzie walka na pięści. Na pięści. No, oczywiście zapewniamy godny pochówek. Zgodny z wyznaniem kandydata. Chcę się zmierzyć z mistrzem mistrzów. Jak się nazywasz? Geralt z Rivii. Jestem gotowy do walki. Geralcie z Rivii, zaczynamy.
przyznać. Dziwię się, żeś po czymś takim ustał na nogach. Dobra, powtórka. Ładne miecze, ale wolę solidny topory. Tak, bohaterze? Przyjaciół, mam serce. Tak, bohaterze? Ładne miecze, ale wolę solidny topory. Masz styk. Tak, bohaterze? Witaj. Czy i... Od... Sk... To będzie... No. Chcę się... Jak... Jestem... Siemanko. Cię z Rivi? Przed chwilą padłem, musiałem save'a na nowo otworzyć, bo drugi raz nie było możliwości drugi raz walczyć. Gościu. Udało się. Geralcie z Rivi, w uczciwej walce pokonałeś mistrza mistrzów i zdobyłeś prawo do używania tego tytułu. Jeszcze dzisiaj roześlę wieści na cztery strony świata. Wraz z tytułem zdobywasz związaną z nim nagrodę. No i co, wróć później na arenę, żeby odebrać swój procent od wygranych. Gdzie ja mam się udać w ogóle? Nie mam pojęcia. Niech ci Freya sprzyja. Na arenę. Tutaj chyba... coś innego.
Jedź, płotka. Jedziemy. Lubię taką rozpierduchę. Powolutku, bez nerwu. Okej. Masz tu, igni, nie marów. Chłopy, jedziemy z nim! Trzeba pozbierać fanty. Kurde! Naprawdę tam firmy atakowały miasto! Staniesz, pozamiataj. Kurde bol, ale mi się zdrzemnął. Cię z Rivii, pogromco bestii, jestem twoim dziedzinkiem. Thank you.
Leć pod kar. Z miasta przepędzone, bestia ubita. Ktoś wezwie pomoc! Thank you.
Mało brakowało. Przybyłeś z odsieczą w ostatniej chwili. Dziękuję ci, przyjacielu. Obchodźcie go! Obchodźcie! Jasne!
dupą go! Thank you.
co tu mam zrobić? Wszystko wzięte przecież. Gerard! Od początku wiedziałem, że sobie z bestią poradzi. Zachować spokój, burt nie wszczynać.
Może dopci, dopci, kurwa. Siemaneczko! Dam ci radę, wiedźma. Jeśli nie masz potrzeby, żyj na złość innych. Daj piątaka. Znowuż mi te hałasy spać nie dałem. Szkoda gadać. Jedź, płotka. Za księcia Rajmunda to by było nie do... Odpocznij. Obywatele! Witam. Mam nadzieję, że poszukiwania idą... Pokaż mi swoje towary.
bywaj. Powodzenia na szlaku. Doklerski oddział ruchu flagelantów zaprasza na dni otwarte! Przyjdź, zasmakuj wid! Może zostaniesz z nami na dłużej! Zapomnę ci tego. Jeszcze trochę, a rycerza czy biednina będzie można spotkać jedynie w bajkach. Dalej, Płotka, dalej!
Jedź, Płotka! Dziękuję, żeś mi życie uratował. Jakbyś czego potrzebował, znajdziesz mnie w karczmie Kurolisek. Dziękuję, żeś mi życie uratował. Jakbyś czego potrzebował, znajdziesz mnie w karczmie Kurolisek. Siemanko. Wiedźmin.
Ładna melodia. Ciekawe, co stara zrobi na kolację. Prawo tutaj jest sprawą prostą. Awantury będą karane. Awanna zapukała. Zjadłbym foie gras. Takie tłuszczytkie z cebulką. A u naszej Antycy co się jak szwanki, pićka jak doniczka, a w dupie orka. Ludzie ci zaufali, wiedźmo. Zawiodłeś wszystkich. Nie ma tutaj. Witajcie, rycerzu. Doszły mnie słuchy o waszej wielkiej odwadze. Oto zapłata za poświęcenie, sir. No to do zobaczenia. Bywajcie, rycerzu. Witajcie, rycerzu. Chcę przejrzeć woluminy, które masz na sprzedaż. No to do zobaczenia. Bywajcie, rycerzu. A u naszej Antycy co się jak dzbanki, pićka jak doniczka, a w dupie organ. Nie zatrzymywać się! Dalej, dalej! Walce w tym gdzie mnie? Jedź, płotka. Hej! Jedź, płotka.
zaraz, zaraz. To nie wy żeście miasto od wampierzy wybawili? A te kurwa deczki ciężkie obijają. Wszystko mi dziś leci z rąk. Jedziemy! Dalej. Coś tu nie gra. A niech mnie! Zczezłbym, gdyby nie twoja pomoc, przyjacielu. Tak, mój panie? Notliwe to i godne, wiedźminie, żeś na wezwanie księżnej pani przybył. Hej!
szczerze, tu co żywiamy tylko wino i panienki w głowie. Dziękujemy ci, Wiedźminie, za ratunek. Zaprowadziłeś spokój, to i panny w okolicy jakieś chętniejsze. Stokrotne dzięki, białowłosy. Tu co drugiemu tylko wino i panienki. Jedźcie swoją drogą. Nie bój, tutaj jest takie powietrze, że nigdy nie ma kaca. Będę miała siostrzyczkę. Prawo tutaj jest sprawą prostą. Pokój niech będzie duszy księżnej Anny Henrietty. Witajcie, rycerzu. W Beauclair dużo się mówi o waszej odwadze i oddaniu. Z tego tytułu należy się wam wynagrodzenie. Proszę pokwitować. No to do zobaczenia. Bywajcie, rycerzu. 143... 20 ujmuję w pamięci. Dobra, na dzisiaj kończę stream. Może później jeszcze się pojawię. Na razie trzymajcie się, cześć.